Tu dziennik kapitana Żuka znajduje się w polu pionowych szczochów albo zboża. Przy tej grafice ciężko się zorientować. Podróżuję moją podróż do dwóch mieczy, ponieważ podejrzewam, iż jest to sklep z pluszakami. A z tych lepszych informacji tubylcy jeszcze mnie nie zajebali. To jest rzadkość w sumie. Tak, to jest w sumie rzadkość. Więc cieszę się niezmiernie. Jednak trochę martwią mnie te ostre krawędzie skał i góry. Trochę mi się wpinają w buty, które tak... Szczerze mówiąc, mają niby grubo podeszwę, no ale te kąty jednak są spore, więc troszeczkę mnie to martwi. Trafiłem na bardzo pustą polanę w sumie. Skoro gdzieś są lasy, to gdzieś muszą być polany chyba. Trafiłem na obozowisko. Może znajduje się tutaj jakaś darmowa milonka albo chociaż proty w oleju. Ale niestety jest tylko stolik, dwa małe domy dla małych ludzi. Zauważyłem pewną zbieżność rzeczy. Ludzie, którzy są mili, dostali imiona w którymś momencie. Ci, którzy zajebali swoich rodziców w momencie poczęcia, nie mają imion, ponieważ zajebali swoich rodziców w momencie poczęcia. I nie miał kto im dać imienia, a niestety sami byli za głupi, żeby dać sobie imię, ponieważ rodzice ich tego nie nauczyli. Ponieważ to, co mówiłem. To są moje wnioski na dzisiaj. Ale widzę, iż ktoś gdzieś po coś zbudował drogę. Znaczy wiem gdzie, nie wiem dokąd. I ewentualnie mógłbym się jej trzymać. Ale nie za bardzo znalazłem stworzenia, a chciałbym poznać tutejszą krainę, tak więc będę miał wyjebany chwilowo na drogę. To chociaż trochę. Znajduję jakieś białe stworzenie. Może wilk, może królik. Mam nadzieję, że nie poborcy podatkowi. Nie zapłaciłem za podróż tutaj. Kot. Tym razem kot z czerwonym imieniem. Jest to najprawdopodobniej bardziej krwiożerczy kot poprzedniego, którego nie jestem w stanie udziabać moim drugim ciosem, który jest najprawdopodobniej tym mocniejszym. A nie, tym razem najwidoczniej w całej swojej okazałości po prostu nie trafiłem w kota, mimo iż on dzięki temu mnie zauważył. To było w sumie dość dziwne. Trzeba by to kiedyś wyjaśnić. Jest, trafią w krzaczki. Więc ewentualnie jestem w stanie jeszcze strzelać do przodu. Zabij władcę. Cholera, dwa miecze to boss. Zostałem znowu oszukany. To nie są sprzedawcy pluszaków. Trafiłem do jamy. Jamy, w której są coś... Nie mam jakiejś latarki. Mam coś do dupy. To jest bardzo do dupy. To w ogóle mnie... To mi najwyżej... Skarpetki oświetla. Dobra, w środku są wielkie kalarepy, które biją pięśćmi. Nie. To jest niesprawiedliwe. Kalarepy mnie biją, no. Jak ja to wyjaśnię, mam jak wrócę. I tylko 3 doświadczenia. A kalarepa zabrała mi 3/4 HP. I zauważyłem, że kalarepy mają różne imiona. Na pewno jest to spowodowane tym, że gejostwo zostało tutaj zalegalizowane i wszyscy sobie wybierają kolory. Tak samo jak ja mogłem się stać emo nieumarłym. I tym razem dostałem tylko jeden doświadczenia. A więc kolory jednak nie świadczą o zaawansowaniu gejostwa w stworzeniach, ale zaawansowaniu levelowym. Czyli po prostu ile będę miał z nimi problemów. Jest to ważna informacja. I oczywiście mój drugi cios ponownie nic nie zrobił, co mnie zaczyna trochę martwić, ta zależność dziwna. I... To pierwszy, kogo zajebić. Zdążyłem ja jego zajebać. Ledwo. Jednakże pozostało mi 17 HP. I... Niestety muszę to sprawdzić, albowiem może Game Over wypuści mnie z tej gry, więc muszę dać się zabić. Dalej, mała rzepo, dalej, dasz radę, jesteś wielkim stworzeniem, które gówno mi dało, zamieniłem się w chodnik. W dywanik do wycierania w łazience zamieniłem się. Nawet mnie nie zabrał. Pan mała cebula stwierdził, że jestem niegodny bycia jego trawnikiem i sobie poszedł. Ale mam revive, będę musiał zapłacić. Czy będę musiał oddać swoją duszę? Nie, to tylko anioł bez mordy, ale ma za to Oculus Rift do oglądania w 3D. On widzi wszystko w 3D, ale się nie rusza, a ja widzę wszystko w 2D, ale się ruszam. Wolę chyba moje łopcy. Chyba wolę. Mam większe szanse wydostania się stąd, poruszając się. Przynajmniej tak podejrzewam. Tu mała świnka, będzie bekonik, choćby koniku. Mobilne źródło pożywienia i białka bekonowego. Jestem tak potężny, że świnia aż odpadła ode mnie. Ma świnia.
Ale to oznacza, że absolutnie bez żadnych konsekwencji, on jest czerwony, podejrzewam, że jest turbo mega gejem. I bez żadnych konsekwencji mogę szukać dalszych dróg, ponieważ jak wygląda na to, że rezurekcja jest tu za darmo. I tak czy siak zaatakowałem kogoś, kto jest czerwony, jestem szalony i jestem bardzo martwy. Bardzo, 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 bardzo martwy. O, i zauważyłem, że strzelanie w nich regeneruje moją manę. To jest ciekawa informacja, która może mi się ewentualnie przydać. I ponownie mój drugi skill nic nie zrobił na dzień dobry. Czyżbym najpierw musiał kogoś normalnie udziałać, żeby działał? To jest dziwne. A, teraz widzę, cóż się dzieje. Teraz widzę, dlaczego tak się dzieje. Kiedy nie atakuję, nie mam many, więc atakowałem pustą maną. I strzelanie w podwórko niestety nie pomaga, więc muszę najpierw atakować normalnie. A dopiero potem mogę wypuścić mój drugie ulti. To oświadcza jedynie o tym, że zaraz umrę. Tak, tak. Ale odkryłem tajemnicę bycia. Bycia wysoko, kurwa, kto to tam stawia? Kto pojebane stawia tutaj posągi? No ja się pytam. Ty masz widok 3D, ktoś, kto ma pieniądze, skoro cię zaopatrzył w taki sprzęcior. I woda mnie atakuje! Prądy wodne są przeciwko mnie. Mówiłem, że jakaś ta niebieska mgła mnie atakuje. Albo magowie, albo magowie. Poprawka dziennika kapitana Żuka. Tubylcy mnie zajebali. Tak, poprawka. Proszę to zanotować w protokole. Widzę dalsze złoża chodzących cebul, jak się korm, kormling, pewnie od cornling, tylko ktoś się jebnął, nie źle piszą. A, to nie działa. To są od kukurydzy, ale niedorobione jakieś. Dobra, to są niedorobione kung fu kukurydze. To jest taka informacja. Dostałem tylko jeden doświadczenie za nich. To jest jeszcze gorsza informacja. Ale przynajmniej wiem, jak teraz z nimi walczyć. Najpierw normalnie, a potem mam mieć wyjebane prosto między ich oczy. I w miarę działam, ale dostaję za mało doświadczenia, żebym jakoś mógł sobie to wyrównać emocjonalnie. Miałem pokonać bossa. Zobaczmy, kim on jest. Jest na niebiesko. To znaczy, że jest takim mało zaawansowanym jeszcze gejem. Jest takim jasnym. Dobra, jestem w stanie zaakceptować. Gdzieś w tamtą stronę. Może po drodze spotkam jeszcze jakąś rzepulę, bo widzę, że niedługo zdobędę level. O, jest. Tak, teraz mam rzepy. Znaczy rzodkiewki. Nadal szukam mojej rzepy. Chodź tutaj, rzepoczko. Rzepoczko może być. Może być ta odmiana. Dlaczego nie? Chodź, chodźcie, łykajcie. To są witaminy, bardzo ostre witaminy. Mój drugi skill jest jednak dość skuteczny, z tego co widzę. Jest naładowany, tylko najpierw muszę dostać mosto w pomordzie, żeby móc go wystrzelić. Jest to dość ryzykowne. Wybrałem bardzo ryzykowną klasę. Ale kto nie ryzykuje, ten nie zadziabuje. Takie jest moje motto. Znaczy, wolałbym osobiście nie musieć zadziabywać, wtedy nie musiałbym ryzykować, ale takie jest życie niestety. I wygląda to, że prawie dostałem się na szczyt świata. I w tej chwili nie wiem, gdzie iść, ponieważ się zgubiłem. Gdzie był ten boss? Tam był boss. Nie, no, znowu mnie cebulaki atakują. To jest złe. To jest dobre, kiedy cebulaki przestają mnie atakować dzięki moim atakom. Jak karabin! Ja jestem średnio zaawansowany, mam bardzo kiepski karabin z drewna, a tamci mają lasery. Wciąż czuję niesprawiedliwość, bardzo dużą niesprawiedliwość. Ale prawie mam level, zobaczymy, czy może wszystko wybuchnie bombą atomową wokół mnie, kiedy ich pokonam. I właśnie zauważyłem, że to był bardzo zły pomysł. Ale czyżby nie by... Nie, są w stanie wchodzić pod górki, jak miło. I za chwilę pożałuję tego, że potrafią i to odkryłem, niestety, na własnej skórze. Ta ilość jest troszeczkę za dużą ilością. Szybciej, oni wchodzą. Z regeneracji HP, możecie teraz mi ugryźć warzywne zady. No, tak się to robi, to jestem zajebisty, ale dostałem level,
sprawdźmy, cóż my tu mamy pod X-em, tak? Mamy sniper. Dobrze. Skill, dzięki któremu będę szybciej atakować. Nie mogę. Aha, tu są moje klasy do wyboru. Rozumiem. Jeden skill różnicy. Spróbujmy, co to za skill. Mogę czekać w miejscu, dzięki czemu będę lepiej strzelać. Będę miał większy krytykal i regenerację MP. Lub mogę szybko zapierdalać wokół i chodzić jak tchórz, nawalając im między oczy. Chyba wolę tą opcję. Ale jaki jest nasz pierwszy skill? Jest to odepchnięcie wszystkich przeciwników, którzy są wokół mnie. To jest zacny skill. Zdecydowanie go chcę. Będę mógł mieć jeszcze zwierzaczki, które wygląda jak krowy. Dobra, będę mógł mieć krowy. To jest... Czy ja spotkałem jakieś krowy? Nie. Muszę pamiętać, żeby jakąś zajebać, żeby reszta się nauczyła, że ma być moimi podwładnymi. Dobrze, będę pamiętać. Lepsze wspinanie się. I lepsze pływanie. Oraz łódkę. Latawiec, okej. Okay. I jeżdżenie. Będę mógł jeździć na krowy. Dobra. Oprócz wpierdalania trawy będę mógł jeszcze coś robić z tą krową. A więc nauczyliśmy się gdzieś czegoś. I nie mam pieniędzy. Muszę mieć pieniądze, żeby się czegoś nauczyć. No tak, to jest w sumie prawda w tym świecie. Ale niestety zauważam, że cebulaki nie mają pieniędzy przy sobie. Więc to będzie problematyczne. Cebulaki, dlaczego nie macie przy sobie pieniędzy, co? Od kiedy cebule nie mają pieniędzy przy sobie? No właściwie, to jest alternatywny świat, powinny mieć. Dlaczego? Rząd powinien dać mi pieniądze za zabijanie cebulaków każdego, to jest niesprawiedliwe. Ja jak mam żyć w życiu pozażyciowym w grze komputerowej bez pieniędzy? O, i platformy z Mario! Ach, cholera, gry zaczynają się przegryzać, to chyba źle świadczy o mojej maszynie, która się rozjebała w sumie. Więc nie wiem, jaki miałaby mieć wpływ na tutejszą chwilową sytuację. I dwa razy więcej dostaję po mordzie, dobrze, że siniaków nie dostaję. Ale trochę boli. I zapomniałem użyć mojego skilla, którego się nie nauczyłem, ponieważ nie mam pieniędzy. Gdzie jest ten boss? Może on ma pieniądze? Szefowie zawsze mają pieniądze swoich podwładnych. Nawet jak nie chcą, jak powinni ich nie mieć, bo powinni je dać podwładnym, to szefowie dalej mają. Zobaczmy, co oni tam mają. Jeszcze mam dwie miksturki. Mogłem się zaopatrzyć w sumie, czy w mieście jest jakiś sklep, to by mi się przydało. Ale nie, kapitan Żuk kroczy do przodu i zapomina o takich ważnych sprawach. Oj, więcej cebulaków. Czy to znaczy, że tam jest szef wszystkich cebulaków? Jeś. Podwładni zauważyli, że patrzę się krzywo na ich szefa. Zaatakowali, znienacka, nieuczciwie. Jak ostatnie prostaki. Dobra. Wystarczy zajebać jego podwładnych i może ewentualnie wtedy jego się uda zajebać. To jest plan. To jest dobry plan. Bo są w nim zawarte punkty, kiedy oni giną, a ja przeżywam, ponieważ ktoś musi przeżyć, żeby ich zajebać i nie ma tu nikogo innego. Już zginęła teraz dużo RP. I to był dobry. To nie był do końca dobry pomysł. Nie był. Ale widzę, że mam dalej za darmo śmierci, więc mogę spróbować jeszcze raz. Nawet bardzo blisko mnie wywaliło. Omijam jego podwładnych, ponieważ to skończone buraki. Może być problem. O, dzień dobry. Możecie zajebać tych cebulaków? Nie? Nie? Też mam was w dupie. Nowa poprawka do mojego dziennika. Tubulcy to dupki. Tak. Nie tylko mnie zajebują, ale ci, co nie chcą mnie zajebać, to mi nie pomagają. Nie, żebym ja miał im zamiar kiedykolwiek pomóc, teraz przynajmniej, jakby co. Widzę bardzo duże pokłady. Bardzo dużo podwładnych, bardzo, bardzo dużo. Czy kiedykolwiek dostanę się do bossa? Ja zaczynam wątpić w to. Nie mają dodatku pieniędzy. Jak mam walczyć z kimś, skoro nie dają mi pieniędzy za ten fakt? To jest niestosowne. Żołnierzom dają pieniądze, a mnie nie dają. Tylko dlatego, że pracuję na własną rękę i nie mam kontraktu z kimkolwiek. Tym jest problem. Aż, znowu zabity przez cebulę, mam nadzieję, że nikt tego nie widzi. Cholipcia. Ale widzę ponownie, że zaczyna mi się kaseta kończyć na moim magnetofonie. Znaczy się miejsce na pliku. Cholera, mogę kupić droższy model bez limitu. Ach, trudno. Ale przynajmniej ten się teleportuje razem ze mną. Więc może ta firma jednak była dobra. Chinole robią dobre podróby. Zdecydowanie. Dobrze wydane $2. I różnokolorowe. Światło uliczne.
Na prawdziwy świat zaczyna się przeżerać do tego. Niedobrze, niedługo znajdę samochody, które będą mnie rozjeżdżać. Takie moje szczęście. Ja mówię do usłyszenia, słuchając dziennika kapitana Żuka. I do zżyczenia. Pa, pa.